had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back? Kto tutaj szczeka? Kto tutaj szczeka? A ty uciekasz? A ty uciekasz? Uciekasz pies? Oj ty! No, ja tylko na chwilę. Aż ty, aleś ty fajny. Aleś ty fajny. Aleś, no. Łowić się chcesz, to? Przyjadę jeszcze. Tak, aż ty wyrósł. Taki fajny pies. Ojoj, jaki ty duży. Jaki ty duży. Pa, pa. Witajcie kochani, witam was drogi z Wilna do Druskieni, kwiozę mego tatę do sanatorium. Nie będę zwiedzać niestety tego miasteczka, ale może coś mi się uda przynajmniej po drodze wam pokazać. Więc co, zapraszam was w kolejny dzień. It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together. Jest plus 15, no i proszę, brzoza zaraz już będzie miała listki, a teraz ma takie fajne wisiorki. Jesteśmy na miejscu, czekam teraz na tatę, poszedł na rejestrację, a trochę chyba to potrwa. Przyjechał tata na 3 tygodnie, ja dzisiaj nie mam czasu, żeby trochę więcej wam pokazać. Za chwilę pojadę już do Wilna, bo o godzinie 16 mam montowanie rolet w domu, więc muszę zdążyć. Ale na pewno w ciągu tego czasu, jak tata tutaj będzie, to będę mogła przyjechać i więcej wam o druskienikach opowiedzieć. Ale myślę, że już każdy mniej więcej słyszy przynajmniej o tej miejscowości. Jest to nieduże miasteczko, w którym jest mnóstwo sanatorii, hoteli, ogólnie przyjemny klimat, można tutaj przyjechać na wakacje, można przyjechać do sanatorium się trochę poleczyć i fajnie spędzić czas. Jest ogromny, bardzo jakościowy, dobry aquapark, jest kolejka linowa. Ogólnie mnóstwo atrakcji, jest taka duża arena śniegowa, gdzie można cały rok jeździć na nartach i na snowboardzie. I ogólnie jest przyjemny klimat, więc druskieniki bardzo, bardzo polecam, ale na pewno na temat druskienik będzie jeszcze film. A ja już nie przedłużam, na pewno coś po drodze, wracając do Wilna, wam jeszcze pokażę, bo pogoda jest po prostu super, jest teraz plus 15,5, więc na pewno będę mogła gdzieś się jeszcze zatrzymać, bo widziałam, są takie w lesie po drodze piękne statuły drewniane, są takie miejsca piknikowe, jeziora, no przepiękne krajobrazy, więc trochę coś z tego wam pokażę. No i taki będzie ten vlog, może jeszcze będzie tutaj kilka dni, nie mam pojęcia, zobaczymy. A tak właśnie wygląda sanatorium mego taty. Taki drewniany, stary budynek, ale nad samą rzeką. Zaraz wam pokażę widok. O, taki budynek piękny. Zaczyna trochę padać deszcz. I tutaj jest rzeka. Jakie cudo znalazłam tutaj po drodze do rzeki. I oto taki widok na piękną rzekę Niemen będzie miał mój tato przez 3 tygodnie. No i tutaj wzdłuż tej rzeki są ścieżki, można sobie spacerować, są mosty, można przejść na drugą stronę rzeki. Thank you.
Będę wyjeżdżała już do Wilna, chyba mam z 200 km, tutaj gdzieś napiszę ile jest konkretnie. Jak widzieliście, tata już tutaj został, miejsce piękne, nagrał trochę jak wygląda też pokój, widok super, jestem bardzo zadowolona, że w takim fajnym miejscu będzie sobie odpoczywał i się leczył. Dobrze, że jest taka możliwość, nic to tata nie kosztuje, kosztuje to oczywiście państwo, ale super, że takie rzeczy są i człowiek może dojść do zdrowia, no powiedzmy na 100%, ja mam taką nadzieję. No a ja będę tutaj raz na jakiś czas przyjeżdżała, więc vlogi z Druskienik jeszcze się pojawią. A teraz już się nie rozgaduję, bo to ja jestem po prostu mistrzyni rozgadywania się, dlatego uciekam i zabieram Was w powrotną drogę do Wilna. Na chwilę się zatrzymałam w takim miejscu piknikowym. Chcę Wam pokazać, jak ono wygląda, bo tutaj na trasie mnóstwo takich pięknych miejsc jest. Tutaj jest takie bez zadaszenia, a tutaj taki cały domek. Jest tu, jest ławy i taki o dach. No bardzo tutaj sympatycznie. Zaraz wejdę, pokażę, jak to wygląda. O! Tam stoi moja fura. Bardzo lubię takie piknikowe zony. Szkoda, że nie mam nic ze sobą, to bym mogła zrobić takie drugie śniadanie, ale nic, jadę dalej. Ogólnie to po drodze widzę, że jest dużo prac robionych przez leśniczych chyba, bo po tej zimie jest tak dużo zniszczonych lasów, drzewa po prostu wywrócone, połamane, no coś strasznego. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, ale lasy wyglądają tragicznie, bardzo szkoda, jednak te śnieżyce i taka ogromna ilość śniegu potrafi bardzo dużo zniszczyć. Zatrzymałam się tutaj przy drodze i co nóż są takie piękne skulptury drewniane. To jest rejon wareński i tutaj bardzo tego jest dużo. Takie tradycyjne stroje narodowe, motywy narodowe. No pięknie, pięknie to wygląda. Coś mi się wydaje, że ta podróż do Wilna będzie długa, bo znowu zobaczyłam coś pięknego i zaraz Wam pokażę. To są o te tutaj skulptury. Ależ one piękne są. Tutaj te nawet kolorowe. Postaram się Wam trochę tak z bliska pokazać, jak to wygląda. Ale uwierzcie, że na żywo wygląda to jeszcze lepiej. Pogoda cały czas się zmienia, to pada deszcz, to znowu wychodzi słońce. No, jadę dalej. Mam niecałe już 100 km, no i skłamałam. Z Druskienik do Wilna jest niecałe 130 km, a nie 200. Chyba mi się pomyliło z 2 godzinami jazdy, chociaż dzisiaj chyba będę z 3 godziny jechała.
into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Już jestem w Wilnie, tutaj pada deszcz. Panowie od rolek przyjechali o godzinę wcześniej i czekają całą godzinę na mnie, więc jadę. Ta-dam! Moje okna gotowe. Nareszcie będę miała troszeczkę mniej słońca w kuchni z rana. A moje rolety są takie najprostsze z możliwych, bez żadnych tutaj wzorków, proste, proste. Zapłaciłam za te dwa okna 90 euro, to jest za materiały i za robociznę. No i tutaj kończę dzisiejszy dzień, widzimy się chyba w kolejnym. Zaczęłam montować filmik i się okazało, że będzie zdecydowanie za długi, dlatego kończę go tutaj. Życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!